Michał, wygrywamy w końcu. Wczoraj minęły 2 miesiące od ostatniego zwycięstwa. Dzisiaj w końcu się udało. W końcu wygrywamy. Przede wszystkim to zwycięstwo chcieliśmy zadedykować Wolusiowi. Jesteśmy z nimi. Trzymaj się, Woluś. Tak jak mówisz, po 2 miesiącach udało się w końcu przerwać tą złą pasę. Ale myślę, że zasłużenie dzisiaj wygraliśmy. Konsekwentnie graliśmy w obronie. Wychodziliśmy z dobrymi kontrami. W pełni zasłużenie zwycięstwa. Pierwsze boje miałem wrażenie, że troszeczkę jednak bez pomysłu. To było trudne pierwsze 45 minut. Pierwsze 45 minut było bardzo trudne, ale wiedzieliśmy, że Stomil wyjdzie w pierwszej połowie nabuzowany i wyjdą do nas wysoko i będą nas presować. Tak jak wyglądało to w pierwszej połowie, dochodzi do sytuacji, ale w przerwie wprowadziliśmy parę korekt i doprowadziliśmy do tego, że zwyciężyliśmy. Michał, nie wiem, czy pamiętasz taką pierwszą serię bez strzelonej bramki za trenera Pawła Janasa, to było ponad 600 minut. Wtedy też ją przełamałeś, dzisiaj kolejną serię przełamałeś, to jakiś chyba twój patent. Pamiętam dokładnie, wtedy przełamałem ją z Dokanem Ząbki, dzisiaj się udało w Olsztynie. Powiedzmy szczęście, to jest szczęście i tyle. I chyba też podobna bramka do tej Suwałk. Suwałk, to było głową. To było głową, ale tak, też na filmie, prawda? Nie, na długi słupek głową, tak? Głową to było. To nie, całkowicie inna bramka, ale tutaj wszedłem przed tego prawego obrońcę, wyprzedziłem go, uprzedziłem i udało się strzelić bramkę. No to na koniec, tym meczem chyba pokazaliście, że należy was wciąż wierzyć. Dokładnie, wydaje mi się, że po prostu przegrywaliśmy, bo brakowało nam konsekwencji i troszeczkę szczęścia. Dzisiaj dołożyliśmy to wszystko, te wszystkie argumenty przemawiały za nami i udało się. Światło gasło, dzięki za wywiad, gratulacje.